Teraz będzie jeszcze modlitwa o uwolnienie. Też możecie dalej krzyż trzymać, ale może na sercu. Też w czasie tej modlitwy o uwolnienie. Ona jest bardzo ważna, żebyśmy mogli służyć Panu wolności w Duchu Świętym. Niektórzy przyjeżdżają regularnie na nasze spotkania, ale wszyscy potrzebujemy tej modlitwy. I potrzebujemy, żeby owoce tej modlitwy spłynęły na tych, za których się wstawiamy, których kochamy, którzy prosili nas o modlitwę. Więc ta modlitwa będzie dotyczyć także tych wszystkich osób. Będę w tej właśnie modlitwie wszystkie wasze sprawy, wasze bliskie osoby też oddawał w sercu Jezusa i prosił właśnie, żeby zło nie miało do nas żadnego dostępu. Jeżeli ktokolwiek jest pod wpływem zła, czy jest zniewolony, żeby stał się wolny. Więc trwajcie w skupieniu. Możecie w sercu też prosić Pana, Panie, niech owoce tej modlitwy będą obfite dla mnie, dla moich bliskich. I potem trwajcie w ciszy, w milczeniu. Żeby się też tej modlitwy nie bać, bo to nie są egzorcyzmy. Jeżeli ktoś nawet będzie uwalniany, będzie to widać, będzie to słychać, to też żeby się tego nie bać, bo to znaczy, że Pan okazuje swoją potęgę, swoją chwałę. I żebyście ją widzieli, żebyście ją potem ogłaszali. A nie, żebyście się bali, ale żebyście ogłaszali tą chwałę Pana. A jeżeli macie w sercu bojaźń, to tylko tą bojaźń Bożą. Nie lęk, bo Bóg nie jest Bogiem lęku, ale pokoju. Panie, moje serce kapłańskie bardzo raduje się z powodu tego spotkania, z powodu młodych, którzy tu są. Nie jest ich może zbyt wielu, ale mają gorące serca i pragnienia. Szukają Ciebie, tęsknią za Tobą. Chcą żyć według Twojej nauki, ale jeszcze nie potrafią, są słabi. Jeszcze tyle zła ich dotyka, atakuje, kusi, dręczy. W tym świecie tyle jest złych propozycji życia bez Ciebie, poza Tobą, nawet bruźniąc Tobie. Proszę za nimi. Proszę, abyś uwalniał i chronił teraz i na przyszłość. Aby żyli w Twojej łasce i miłości. Aby Duch Święty ich prowadził. Aby byli wolni od różnych nałogów, zniewoleń sprawami tego świata, materialnymi. Aby żyli w tym świecie, ale nie byli pochłonięci przez sprawy tego świata. Daj łaskę, aby właśnie ci, którzy są szczególnie dręczeni przez złego, doświadczyli teraz ulgi, pokoju. Oddal od nich wszelkie złe duchy. Od nich, od ich rodzin, od ich bliskich, od ich małżeństw, od ich dzieci, od ich wnuków, od ich domów, od ich parafii, od ich miejsc pracy. Wiesz, że niektórzy z nich żyją w ciężkich warunkach, takich duchowych, moralnych, pośród kolegów, towarzystwa, gdzie wielu ludzi jest biednych, zagubionych, którzy bluźnią, którzy szydzą sobie z wiary. Miej też litość, miłosierdzie dla tych biednych, którzy nie znają Ciebie i uważają, że Ty jesteś wymysłem. Ale broń tych, którzy Cię kochają, którym ciężko się pracuje, ciężko uczy w takich miejscach, bo jest środowisko antychrześcijańskie, bluźniercze. Panie, daj im siłę, żeby nie zwątpili. Uwalniaj ich, Panie, teraz. Niech Twoja krew spłynie na nich. Zanurzam ich wszystkich i tych, którzy będą nas słuchać, oglądać Twojej krwi, w Twoich ranach, Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Panie, przyjdź. Przechadzaj się pośród nas teraz. Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Oni są dla Ciebie. Nie pozwól, żeby ci młodzi zginęli. Oni są dla Ciebie. Nie pozwól, żeby stali się łupem zła. Łupem tego świata, który jest pogubiony. Każdego z nich oddaje Twojej krwi, Panie. Pan Cię teraz uwalnia. Przyjdź, Duchu Święty. Spocznij w Duchu Świętym, który Cię uwalnia. Szale Bechetia. Silifitulu Szala. Kieria Salome. Teraz są spoczynki w Duchu Świętym, bo Pan teraz uwalnia. Nie wszystkie osoby, oczywiście, które są uwalniane, mają spoczynek, ale niektóre mają, bo to jest znak, to jest zewnętrzny, że Pan ich uwalnia i pomaga nam wszystkim stać się wolnymi.
Przyjdź, Duchu Święty. Pan uwalnia szczególnie osoby, które są zniewolone też alkoholem, różną formą uzależnień od pieniądza, hazardu, od narkotyków, papierosów, zniewolenia grami, złą muzyką, czy zniewolenia różnymi stronami internetowymi, zniewolenia, opanowania od zniewolenia pieniędzmi, opanowania od zniewolenia od magii, ezoteryzmu, okultyzmu, opanowania od zniewolenia złymi emocjami, złymi relacjami, od zniewolenia osobami, opanowania też od różnych form nieczystości, rozwiązłości, zdrad, niewierności, samogwałtu, pornografii. Panowania też osoby, które weszły w kontakt z satanizmem, różnymi takimi grupami sekciarskimi, aby dać wam pełną wolność. Panowania twojego męża, który jest zniewolony kobietą, alkoholem, pieniędzmi. Pan też teraz ciebie oczyszcza. Oczyszcza twoje serce, ale także twoje ciało. Kecha Dias. Czujesz gorąco w płucach, czujesz gorąco w ustach też, bo to jest taki znak też uwolnienia, że jesteś uwalniany teraz. Szachebitkany, silifatkanajasz, Adonai Bechatija. Teraz uczynię taki gest tchnienia, to jest też taki gest chrześcijański, chociaż rzadko stosowany w Kościele, to jest gest modlitewny. Więc w prostotnie też Duch Święty przyjdzie i będzie uwalniał. Duch Święty, przyjdź, Duch Święty. Przez to tchnienie też przyjdź. Przyjdź, Duch Święty. Kierias. Kishta Hamala Vidias. Atunai Hala. Przyjdź, Duch Światłości. Przyjdź, Duch Święty. Przez to tchnienie. Silifacha na Menashene. Atunai Bechadija. Atunai. Panowania ciebie również od skupienia na ranach swoich, żebyś nie myślała tak bardzo o swoich ranach, tylko o tym, że Jezus te rany uzdrowi. Pan uwalnia też od zniewolenia smutkiem, lękiem. Pan uwalnia od ducha agresji. Uwalnia też, niektóre osoby są dręczone przez ducha niemocy, słabości. Pan uwalnia też osobę, która jest zniewolona przez ducha wróżb. Pan uwalnia tę osobę teraz. Shahadiyas, Achamadhadiyas, Shalepycha Dajasz. Idhunabel Hadija. Shalepycha Dajasz. Pan uwalnia teraz Jolę. Pan uzdrawia Jakuba i uwalnia go. Shichadijas. Shachamela. Pan uzdrawia też i uwalnia Radka. Kistylika. Pan uwalnia Krzysztofa. Panowania także mężczyznę, który doświadcza takich stanów zasłabnięć, problemów z oddychaniem, ale to nie jest problem taki naturalny, ale to jest problem związany ze złem, które cię zniewoliło, w które wszedłeś. I Pan uzdrawia teraz twoją pamięć, twoją głowę, twoje serce. Teraz też jest uwalniana osoba, która najbardziej potrzebuje Bożego miłosierdzia. Pan teraz do niej przychodzi. Kładzie ręce na twojej głowie, Pan. I uwalnia cię i uzdrawia. Kiria salametela. Salafetu. Przyjdź, Duchu Święty. Kiela belacha dia salametu. Ala szala. Kiela Adonai balasza. Nie bój się, spocznij teraz Panu. Odpoczywaj w Panu, bo Pan czyni dla ciebie miłosierdzie teraz. Czyni tobie łaskę, kiela masz. Jest osoba, która teraz woła: Panie, pomóż mi, Panie, okaż mi miłosierdzie. Panie, a czemu do mnie nie mówisz? Pan mówi do ciebie teraz, Pan ci odpowiada.
Pan jest z Tobą i też również wylewa swoje miłosierdzie teraz na Tobie, na Ciebie. Na Tobie spoczywa Duch Święty teraz. Szalabietana, Jeszua, Hameszyja, Maria, Marijale. Pan mówi, nie smuć się. Odrzuć wszystkie udręki serca. Powierz mi je. Widzę, że Twoje serce jest przygniecione. Daj mi wszystko, co Ci obciąża. Co się tłumi, gasi, zasmuca, co Cię dręczy. Powierz mi to wszystko. Kieria, Senamen. Pan uzdrawia teraz i uwalnia Mariolę, która jest dręczona też przez złego ducha. Ducha samobójstwa, ducha śmierci. Także inne osoby są też dręczone przez te złe duchy śmierci. Chcą nakłonić do samobójstwa. I Pan uwalnia teraz od ducha śmierci i samobójstwa, nas wszystkich, szczególnie tych dręczonych, najbardziej atakowanych, abyśmy mieli w sobie ducha życia, Ducha Świętego. Jest także teraz uwalniana, uzdrawiana młoda kobieta, która chciała odebrać sobie życie, wzięła dużo tabletek, ale Pan ją uratował. Pan dał Ci życie. Pan Cię leczy teraz też z anoreksji, Pan leczy Ciebie z nerwicy. Kisztela i z chorób układu też pokarmowego. Silifanta kalasz. Widzisz takie słowa, Tadeuszu, do Ciebie też przychodzę teraz. Pamiętam o Tobie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Maryjo, gwiazdo nowej ewangelizacji. Módl się za nami. Święty Klaudiuszu. Módl się za nami. Kto z Was poczuł, że Pan go uwalnia, proszę, żeby podniósł teraz rękę. Dobrze? Żeby się nie wstydzić też tego. Dobrze, dziękuję. Wam widać, że również wielu z Was odczuło to działanie Pana Jezusa, który uwalnia, ale zapewniam Was również, że niektórzy będą jeszcze uwalniani po tym spotkaniu i również jutro, kiedy będziecie wracali do domu, dzisiaj czy jutro, czy niektórzy jeszcze będą uwalniani, kiedy przyjadą do pustelni, do kościoła w Czatachowie.